Miś uśmiech wciąż będzie obecny w życiu mieszkańców, ale już nie jako logotyp miejski. W środę prezydent Suwałk podpisał zarządzenie o zmianie znaku graficznego używanego w systemie identyfikacji wizualnej miasta. Sympatycznego misia zastąpi stylizowana litera S. Mam nadzieję, że on już będzie bardziej dostosowany do potrzeb, do oczekiwań XXI wieku niż ten stary sprzed 13 lat. Zresztą nie jesteśmy tutaj nowicjuszami, inne miasta też dokonują korekt systemu identyfikacji wizualnej po 10 latach. Tak naprawdę powinniśmy to wszystko zmienić na nowo. A doszliśmy do wniosku, że nie musimy, bo jeżeli hasło pogodne Suwałki i ten miś uśmiech jest dobrze przyjmowany, no trzeba tylko dokonać pewnych korekt. Prócz zmiany graficznego symbolu nastąpiły również korekty w zakresie użytkowanych barw, choć te podstawowe, niebieski i żółty, pozostały kolorami wiodącymi. Dzisiaj po trwającym od 2 lat konflikcie za wschodnią granicą i eksodusie obywateli ukraińskich niektórzy kojarzą te barwy z tym narodem, ale niebieski i żółty jest przecież obecny w systemie identyfikacji miasta od 15 lat. Teraz katalog kolorów zawarty w Księdze Wizualizacji Suwałk jest szerszy niż był i otwiera znacznie większe możliwości. Bez zmian pozostało hasłowe określenie miasta. Suwałki to nadal pogodne Suwałki. Nie tylko z uwagi na panujące tu specyficzne warunki klimatyczne, ale przede wszystkim z powodu cech mieszkańców. Wszak są pogodni, ale też gościnni, otwarci i przyjaźni. To zdecydowane przeciwieństwo polskiego bieguna zimna, określenia, które przylgnęło do miasta z powodu prawdziwie mroźnych zim. Te już bardzo rzadko tu występują, a na pierwszy plan wychodzi pogodne usposobienie mieszkańców, które z całą pewnością jest znacznie cieplejsze od arktycznych mrozów. Ta grupa, która taki swoisty think tank marketingowy, pracował absolutnie pro bono. Tę grupę tworzyły osoby, które na co dzień w suwalskich przedsiębiorstwach zajmują się marketingiem, reklamą i wszystkimi innymi działaniami wizerunkowymi. Ale co chciałbym powiedzieć, siłą tej grupy byli jej członkowie, a tymi członkami byli mieszkańcy. Stwierdziliśmy, że nie warto korzystać z agencji zewnętrznych, bo mamy na tyle silny potencjał, który warto wykorzystać w tym procesie, w procesie tworzenia strategii miasta. I z tych badań, które były nam potrzebne, aby tak dopełnić, jednocześnie osadzić tą strategię na takich filarach merytorycznych, zostały przeprowadzone badania, a z tych badań wynikało jednoznacznie, o czym pan prezydent powiedział, że hasło pogodne Suwałki jest ok, natomiast logo wymaga liftingu, zmienia się czas, zmieniają się trendy i my do tych trendów chcieliśmy nawiązać. Finalne stworzenie profesjonalnej księgi wizualizacji zlecono firmie, która w pracy nad zawartością księgi uważnie wsłuchała się i wykorzystała wskazane przez zespół mieszkańców liczne wieloznaczności określeń stanowiących fundament identyfikacji werbalnej i wizualnej. Koszty wdrożenia nowego logotypu będą znikome, twierdzi ratusz. Od wielu miesięcy ratusz czyścił magazyny z gadżetów zawierających wizerunek misia uśmicha. Właściwie do wymiany będą tylko płyty witaczy stojących na wjazdach do Suwałk. Za stworzenie księgi miasto zapłaciło niespełna 50 000 zł.